Cześć Kazik, witam. Co to za zamieszanie tu się dzieje? Zamieszanie. Poprosiłem was o pomoc po to, abyście przyjechali ze swoim sprzętem, pokazali ich trochę tutaj na Kaszubach. Zamówiłeś tych maszyn sporo, całe auto, prawie nie zamówiłem, weszło. No trochę się tego nazjeżdżało, ale bez waszej pomocy w tym roku by to było niemożliwe do ogarnięcia wszystko tak, żeby to jakby to było w mojej jakości, żeby to było jakoś tak z należytą kulturą zrobione. No nie dałbym rady, budowa, inne rzeczy, dużo takich mam zaległości i nie po prostu nie dałbym rady to wszystko go ogarnąć. To co jest do zrobienia, że aż wacioniki musiały przyjechać? No hektarów jest do pora. Jest. Przybyło coś? No przybyło. Od zeszłego roku jest to, ale to zawsze nigdy nie było czasu, aby tego doprowadzić tak, aby to było wszystko zrobione zgodnie z kulturą. Czyli dlatego jakieś takie ugory, coś takiego? Ugory, trochę ugorów, trochę takich, jakby to powiedzieć, dziewiczych, takich od paru lat nieoranych ziemi, które dopiero będą pierwszy raz, tak powiem. Myślę, że po żonie... O, jest kierowca, siema driver. Witam gwiazdę YouTube. O, to gwiazdy to tu przyjechały. Jedna, druga, piąta. No. Także będzie się działo. Będzie się działo. No, ale widzę, że to kurde porządne sprzęty. A to jest, co to jest, Bomet? Bomet. Bomet, to widać zaraz po kolorach. Ale tamten pół, kurde, robi wrażenie. Robi wrażenie, nie? Mają rozmach. Jakieś góry są, czy płaskie? Ja ci powiem, zobacz jak tu to wygląda. To, no, największa góra to tutaj, Kaszubskie Skróty, nie? Aha. No ale to tam właśnie tutaj takich to nie będzie. Za chwilę, no nie wiem, będziemy jeszcze dzisiaj coś testować, będziemy co? Będziemy testować, koniecznie. No jeszcze przyjedzie, jak dobrze przyjedzie się jeden kierowca oblatywacz. To elegancko. Mamy no. Też kierowcę swojego w razie A macie też kierowcę? Tak, także będziemy no, działać. No, a ja mam tutaj za przyjaźnionego właśnie mojego takiego dobrego kolegę, który już nie raz u mnie gościł na kanale. To ile? Ale i też znany, bo kurczę, z innego kanału, ale... To ile hektarów do zrobienia ogólnie? Ogólnie na tą chwilę jest do zrobienia jakieś pod pług, jest do zrobienia, czekaj, tu jest 5 i tam jest 5, to jest 10, tam są 2, to jest 12. No i ewentualnie jeszcze tam koło mojego domu zrobimy tam w Sulęczynie, tam jest hektar, może jeszcze dojdzie jedna działka, to będzie jeszcze jeden dodatkowo hektar. To, nie? Jest, to są takie ugory, nie? To są ugory, takie były tam takie drzewka, samosiewy, ja je wszystkie powycinałem, no i tam zobaczymy jak to sobie tam poradzi, co? Jak to będzie kryło, bo tam jest ogólnie darnina i jeszcze to tam, kurczę, no zobaczymy wszystko. Nie? I później siew. I później siew, no. Od razu workę, czy będziesz coś uprawiał? Nie, myślę, że uprawę zrobimy, chociaż jakąkolwiek lekką uprawę. Ja mam taki agregat uprawowy, taki 3-metrowy. I chociaż, żeby lekko, chociaż zagęścić tą ziemię, na to, aby no, te schody będą bardziej wyrównane. Tak, tak. Ja tu mam ogólnie taki, jakby to powiedzieć, taki, no u was to zupełnie inna liga. Inna jest. Gleba, nie? Inna gleba, inna liga. Ja tu mam tutaj bardziej takie samorobne te moje maszyny są. No to ale jak na te, jak to zrobiłeś. No, ale na to, kurde, na te moje warunki, to myślę, że to jest całkiem spoko. No, ja jestem zadowolony. A to chyba. A plony w tym roku? Pokusiłeś plony. Coś? Ogólnie żyta jestem zadowolony, bo u nas, no, u was nie wiem jak u was była pogoda, ale u nas była taka tragiczna pogoda, że jakby wam to zobrazować, u nas, gdy nie popada 2-3 tygodnie, już notujemy suszę. U nas są takie, no tutaj prawie jest torf, to te ogródki tutaj na torfie, czyli łąki, to jest zupełnie inna rzeczywistość, ale tam u góry tutaj już mam ile tutaj? 300 metrów tu jest u góry pole, no to nie popada 3 tygodnie i już widać te przypalone miejsca, te najgorsze, a jeżeli nie popada już tak miesiąc, półtora, to już jakie straty można już notować w wysokości już jakieś 30-40%, nie? A nie padało z 2 miesiące. Czyli plony nie są zadowalające. Aż no tak ale całkiem... właśnie zmierzam do tego, że miała na tyle dobrą odmianę żyta, że ona odmiana no, z KWS-u, no, kurde, kryptoreklama, ale jestem nie bardzo. Ma co ukrywać. Jak no, jest dobra, bardzo dobra odmiana, ona bardzo dobrze przetrzymała tą suszę. Tutaj co prawda u mnie jeden deszcz spadł, ale tam na tych dzierżawach, tam kawałek dalej, tam jednego tego deszczu było, jeden taki lepszy deszcz mniej było, a tam bardzo małe nakłady miałem to i tak w okolicach 2,5 tony zakręciłem się. Gdzie jeszcze kilka ładnych lat temu, gdzie jeszcze mój ojciec gospodarzył, to jak były 2,5 tony przy dobrym roku, to mówi, że to był rewelacyjny zbiór. A on u mnie tyle już przy, jakby to powiedzieć, przy suszy ja już tyle zbieram, tak, nie? Tak. Także cały czas człowiek się uczy, ja to cały czas powtarzam, że po pierwsze ja to uprawiam, jak, to jest dla mnie taka, to całe dla mnie gospodarstwo, to jest po pierwsze odskocznia. Po drugie, mogę jakby to powiedzieć zebrać myśli, oderwać się od tego całego, jakby to powiedzieć, syfu. A po trzecie, ja jestem mechanikiem, nie jestem właśnie rolnikiem i się cały czas tego uczę, nie? No i to ten też sprzęt, na tyle ile mam, tyle pracuję, no nie? To dzisiaj popracujesz lepszymi sprzętami. Aż mi się mordka cieszy, nie? Ja wam powiem, to będzie petarda.
delikatnie tam. O! No kurde, w końcu dojechały, co? No. Szybka akcja i reakcja. Myślałem, że rozjeżdża się górą. Kaszubskimi skrótami? No, ale ogólnie nawigacja tamtędy prowadzi, tak? Tak nas prowadziła. No. Ja właśnie, tu kurde nikt nie dzwonił. I właśnie, kurczę, ciekawe jak to by było, nie? To dobrze, że oni pierwsi przyjechali. Piciu zdecydował się nawrócić, gdzie wszyscy polegli. No wyjazd tu masz nieciekawe. Wjazd też nie jest zbyt ciekawy. Też jest ciekawie, ale na to jest zabawnie. Zawsze jest to oglądać. Ciągniki są, to pociągniemy w razie co. No. Wiemy, trochę już tych ciężarowych się działo. A to jeszcze taka nietypowa konstrukcja, bo nie wiem, czy zwróciliście uwagę na to. To jest solówka i ona ma przyczepę taką zaczepianą. I on już siedzi. Nie no. Wiecie jak to u nas się mówi? Bo nie idzie jak z pedartu jaku. Co to pani oznacza? Że idzie tak bardzo dobrze. Aha. Jakby to powiedzieć na polski z porwaną szmatą. O. Aha. No, Piciu to nie spierz się łapanki. O, sąsiad już patrzy. Znowu poryją. Nie, chyba da radę ty. Z górki to już pójdzie. No już powinien odbijać, już powinien jechać prosto, bo już ciągnie go w ten. O nie, no patrz, ja bym nie słyszał. Oj! Oj! No, no to mamy. O, dobra! Kurczę, no to mamy w topę. Będzie film. Nie, nie warto! Siedzisz! Masakra. Znowu mnie sąsiedzi będą, kurde, szkalować. Masz jakąś fajną linę? Ja wiesz co, ostatnio porwałem, nie? Ale komuś, czy zerwałeś? Nie, ja tu przy wyciągnięciu zerwałem. Ale jeszcze nie kupiłem nowej. A zawsze mówiłem, kurde, trzeba kupić linę na zapas, żeby była, nie? Bo będą jeszcze takie jaja, nie? No mam łańcuchy mocne, ale łańcuch to nie jest to samo co lina. On chyba ma łańcuch nawet taki. No mam takie fajne, atestowane łańcuchy. To dawaj coś. No to, no ale tu trzeba ciągnikiem zajechać. Zajedziemy. No zajedziemy. Ten łańcuch wytrzyma. Nie masz grubszych, Piotrek? Tu daj twój. Czekaj, on da grubszy łańcuch. Ten ogólnie jest bardzo mocny łańcuch. U nas one takie byki wiążą. Mam grubszy. Masz grubszy? Ale czy mocniejszy? No to dawaj. Łudził, że będzie dobrze, a wyszło jak zwykle. Tak miało być. No. To wcale nie pod film. Takie scenariusze pisze życie. Przemek, tu czy w tej strony tego badyla? No i teraz tu, ciekawe. Chyba, że... Na samym wstępie taka... Taka wtopa. Taka co będzie wtopa dalej? Klątwę przywieźli się parczewską. Się śmieli jak Grzesiu... O, zobacz, jak szarpnął. Pójdzie. Taką przeciwwagę? Patrz, idzie, jak kuna za agres. No. Wow. Ale moc. A ładnie idzie. No, po akcji. Nie tak mocno. O, dobra. Tak, super. Tak jest okej. Dawaj, dawaj. Ale. I dawaj, dawaj, śmiało, dawaj, dawaj, dawaj. Aż na twarde. Tak, tak. Jakby tu by się zatrzymał, to jest... No, kapica. Nowa akcja. Ja tu ostatnio czekaj, też był jakiś kierowca i on właśnie bardzo fajnie, on tutaj podjechał do przodu i do tyłu sobie na to twarde fajnie cofnął i wyjechał bez szwanku, nie? Bez szwanku, nie? Albo dobra. Kazik, co to za sportowe opony założyłeś? Sportowe opony? Sportowe opony już są, jest drugi komplet zamówiony do 30, taki sam drugi komplet. To ale co, lżej się kręci, lepiej się jedzie? Lżej się kręci, no widziałeś może na łąkę, rzut na łąkę, on jest specjalnie przystosowany do tego, aby mógł sobie radzić na torfowych łąkach. Prędzej były te wąskie opony tutaj. To one no zobacz, takie kolejne, tył, tył jest szeroki, fajny, nie? Tył jest taki budowlany, założony, ale sobie radzi, nie? Ale był problem zawsze z tym, że tutaj te przednie opony wąskie przedzierały się przez darninę i zostawiały kołowarze, a teraz nie ma tego problemu, ale jest na to plan, że jak dobrze to w zimę, no już mówię to 2 lata ogólnie, nie? Ale że chcę je odświeżyć, i bo na razie się trochę ciężej kręci, bo one są jednak duży opór stawiane te opony i chcę założyć niego wspomaganie.
No i ewentualnie zewnątrz hydraulikę, tą cały ten hydraulikę tamtą wywalić i przerobić to tak, aby to miało ręce to i nogi. To takie średnio udane, nie? Lepiej rozdzielać sobie zawody. Normalnie sobie sekcyjny rozdzielać tak. I wtedy to ma naprawdę przede wszystkim wydajność tej hydrauliki. Ty niedawno ją kupiłeś, nie? Ja mam dwa lata. W grudniu będzie dwa lata, jak ją mam. I to był ogólnie bardzo fajny zakup, bo na tamte czasy to było, jakby teraz to przeliczyć, to dobra cena złomowa, nie? To ile za nią dałeś? Ja za nią dałem 5500. O kurczę, ale ono jest z blachami czy bez? Wszystko jest, z blachami, no, wszystko jest. No tylko jeszcze trzeba przejestrować, blachy są schowane, także na to jeszcze czas musi przyjść. Mhm. To właśnie tak w rodzinie kupione jest, bo jakby to powiedzieć, likwidowali gospodarstwo i chcieli jeden ciągnik sprzedać, bo mieli 30 sobie zostawili, a ten po prostu, żeby w dobre ręce trafił. Ogólnie właśnie mam, bo to szwagra ojciec sprzedawał mi i właśnie on zawsze mówi, ale ty go katujesz, tego, on tak nie chodzi, nie? Ja mówię, on teraz chodzi właśnie, nie? Bo no, prędzej teraz tu, czuję, że żyje. On tu by prędzej właśnie miał przód ten spawany, ten spornik do była 40. Ogólnie ja tego nie mogę rozszyfrować, nie wiem, czy to w pomie tak pomieszali wszystko, bo tu jest silnik, widzicie, tu jest, są wybite, właśnie to jest silnik 40, ale już Ursusa, ale za to skrzynia, tylny most. To jest Zetor. Zetor, nie? No, Zetor. Właśnie. Nie wiem, czy to tak w pomie tam powymieszali, czy coś. Albo gdzieś kiedyś w jakichś SKR-ach, PGR-ach, nie? To... Ja mu założyłem przednią oś tą już płaski przód tak zwany i oraz obciążniki. Jeszcze jak ciąga mój pług, to jeszcze tutaj dokładam jedną sztabę bynajmniej. Mhm. Minimum jeszcze jedną sztabę i wtedy tego przodu mi nie podnosi. Słuchaj, nie? A bo ty tam masz do czynienia z tymi Ursusami. Nie lepsza jest ta miękka oś, jaka jak w 40-kach była? Ja ci powiem, ja jeździłem nieraz tym właśnie tym miękkim przodem i tam jest właśnie taki problem, że nie wiem jak to jest spowodowane, bo jeszcze tam ani tego nigdy nie rozbierałem, tego miękkiego przodu. One się często przełamują i te koła w poprzek stają. One coś mają z tymi ogranicznikami tam. Ale zwykłe też potrafi tak się postawić. Jeżeli masz ten ogranicznik wyłamany, tak, nie? To tak zrobi, nie? Ale jeżeli wszystko w porządku, nie ma prawa tego zrobić, no jest tu jeszcze trochę tych mankamentów. Na pewno jest chłodnica do wymiany. Chcę jeszcze, bo miałem głowice robione, ale będę musiał jeszcze raz zdjąć głowicę i chcę jeszcze pierścienie wymienić, bo jednak trochę tego oleju pobiera. Ogólnie chodzi bardzo dobrze, lecz no ten olej, nie? To zużycie oleju oraz przedni tylny uszczelniacz jest do wymiany. Muszę od razu, chcę przejrzeć panewki i zobaczyć, przegląd zrobić. Przegląd, taki przegląd, tak, bo z siłą naprawdę ja ciągam tak, trzyskibowy pług, no to bez problemu sobie. Ale nie obrotowy. 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 Obrotowy, tak, obrotowy. I plecak daje radę, podnosi plecak to. Plecak daje radę, tylko się boję, że kiedyś to będzie misja w kosmos. Wyjedziesz, nie? Z siedzeniem. No. A chodź pokaż, czym wcześniej pracowałeś, tą 30, chodź pokaż. 30, no. To jak zmieniłeś na 60, to co? 60, 30 na sprzedaż, czy jednak 30 nie. Mają dożywocie. Dożywocie? Dożywocie. Jeden, jak i drugi ma dożywocie. Jakiś remont myślisz, coś, czy będzie. Nie? Modernizacja, będzie. Remont. Ale przede wszystkim najpierw go trzeba doprowadzić do... On ogólnie mechanicznie jest sprawny, lecz no tak wizualnie, nie? Słabo wygląda. I opony już są zakupione na niego, są opony, co prawda tu są fajne, lecz one są za wąskie. Ja chcę szersze, mam 380 opony. Opony zakupiłem w firmy Mitas, fajne, takie ładne, szerokie. Z przodu mam już balony kupione, ale felgi to właśnie to jest problem, bo muszę za nimi jechać aż na Mazury. O. Nie wiem, czy kojarzysz kanał Mateusz Dirty Garage. Oczywiście, tak. On mi je przetrzymuje, bo znalazłem ogłoszenie, on parę kilometrów od niego, do niego Mateusz, słuchaj, jest interes, przywieź, gdybyś mi kupił felgi. On mówi, spoko, nie? A teraz sobie z nim gadał, mówi, kurde, twoje felgi trafiają na Skalmara, na jego 80. Ja mówię, nie, zdejmę. Tak no, to się dzieje w tym świecie YouTube'a, no, nie? Nie, z Mateuszem mamy fajny kontakt, muszę właśnie się do niego wybrać po te felgi i one trafią tutaj właśnie na tą przednią oś, a tutaj też właśnie planuję tą hydraulikę przerobić, przede wszystkim większą pompę, bo tutaj jest ta standardowa, ta pompa chyba jeszcze od oryginału tu siedzi. Tu praktycznie w skrzyni było tylko robione, piąty bieg był wymieniany, silnik był kapitalny robiony, o Jezus, 15 lat temu. To już powoli się szykuje. No, jak ogólnie ona... siłę ma. Na ilu hektarach ona pracowała u Ciebie wcześniej? Ona ogólnie pracowała, no ja co prawda mam ornych tutaj 5 hektarów, 2 hektary użytków zielonych, ale jeszcze by, ona przede wszystkim jeszcze w lesie robiła jakieś drobne usługi tam, no także cały rok na okrągło, nie? Kazik, nie ma co gadać. No. Przyjechały większe sprzęty. To co? W następnym odcinku? W następnym odcinku będziemy testować właśnie to, co potrafią te właśnie nowe maszyny, ale wygląda to całkiem poważnie. Takie hardkorowe testy zrobimy.